Słuchajcie to. Leżę sobie wczoraj na kanapie, tak płasko se leży, i Remek stał w kuchni i się mnie pyta, czy wzięłam leki dzisiaj? A ja mówię, no nie. I my czasami to tak robimy, że jak jest taka zabawa, co się rzuca winogronem do kogoś buzi, żeby trafić, no to Remek czasami mi tak akardem rzuca, nie? No. No i Remek rzucił tym akardem i trafił. No więc czekałam tylko na wodę. I Remek wziął butelkę wody i nalał mi do buzi, jak leżałam, nie? Wodę. I ja tak. Nalał mi za dużo tej wody. I ja, chcąc zamknąć buzię z tą wodą, X Ad Kubi, dzięki za hejka. 9. miesiąc, hejka. Chcąc zamknąć buzię z tą wodą i jej było za dużo, więc jak zamknęłam buzię, to mi się wylało wszystko i się cała oblałam tą wodą. I siedzę z tą wodą w buzi, z tabletką przy gardle i Remek zaczyna się śmiać. Więc ja też zaczęłam się śmiać. Ale ja miałam wodę w buzi. Więc się zaczęłam dławić. I ta woda poleciała mi nosem, tabletka mi utknęła w gardle, w sensie tam, gdzie idzie powietrze. Więc zaczęłam się dusić bardziej. A Remek dalej się śmiał. Potem się przestał śmiać, bo ja nie mogłam oddychać. I tak sobie kaszlałam, kaszlałam. I Remek stanął przy mnie. A jak tak kaszlałam, kaszlałam, to się zżygałam. I to się zżygałam na niego. No powiem wam, mnie bawi, jak ktoś żyga, ale zżyganie się na kogoś to jest inny level, kurwa, mojego humoru. Piękne to było, naprawdę piękne to było. No i Remek za karę, że prawie mnie udusił, udławił, utopił, no to wieszał pranie za karę sam. A ja dochodziłam do siebie cały wieczór, żeby oddychać normalnie, żeby ciśnienie mi spadło i ten. Ale już więcej się tak nie będziemy bawić. No, już więcej nie będziemy się bawić, że trafiamy tabletką do gardła. To jest głupi pomysł. Ale dołączyłam do elitarnego klubu naszych domowników. Na razie tylko Remka nie ma w tym klubie. To jest klub istot, które zżygały się na kanapę. I teraz jestem w tym klubie ja jem. Co? A nic, Wenders, ożygałam wczoraj Remka. I